No kiedy mostrarmy? No puedo grabar. Wszystko to jest czawistowskie. Ogarniacie to? Kurde, natrenowało się. Kolarstwo górskie. No to już się zaczyna klimat. A tam to już w ogóle kosmos, widzicie to? Więc pan Brucho, nie, siedziałem chyba tam... Hurra! Porque cantando se alegra cielito lindo los corazones. Witam was serdecznie, tutaj Ada Jarczyk, czyli Gona Travel. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest czarnoksiężnik z krainy Oz i literka E. Zapraszam. Mandero, tutaj ja w mojej skromnej osobie, Robin Travel, Gona Travel, i wyruszamy do dzielnicy 23 stycznia, czyli 23 de enero, i tam dzisiaj spotykamy się z pewną osobą. Cholera, no spadło coś z drzewa. Spotykamy się z Babalao. A, jest tam gad, jest... O, jaki ptak! Wow! Gawilan. Gawilan. Gdzieś taki miał żółty ogon. Właśnie wchodzimy właśnie z domu, żeby się spotkać z Babalao. Będzie to kontynuacją odcinka, w którym pokazywałam wam sklepy ezoteryczne, które były na każdym kroku w Caracas, jak śledzimy na Mercado takie Quinta Crespo. I tak, jedziemy na taką konsultację. Oye, vamos a ver. Si me regaña, me regaña. Ok. Quien no, o sea, en Polonia decimos quien no arriesga, no gana. Aquí algo decimos, así. El que nada arriesga, nada pierde. Sí. Claro, bueno. Vamos a arriesgarnos. Oczywiście kolejka do stacji benzynowej, no bo jak żeby inaczej. Si vas a grabar, tienes que tener muchísimo cuidado aquí. De repente me pueden decir algo a mí. ¿Que por grabar? Sí. Ok. Mucha discreción. Ok. Tutaj ogródeczek. Jakiś szczypiorek. Dynie. Kukuryku. Kukurydza. A tam jest właśnie jakieś baza kolektivos. I u góry jest kukła, która reprezentuje gościa, którego zabili. Él era el colectivo. Era. Que me le mataron. Lo mataron. ¿Quién lo mató? Lo mató supuestamente... Supuestamente él murió defendiendo la revolución en el Junquito. ¿Pero quién lo mató? No sabe. Supuestamente lo mataron los que estaban del otro lado, pues los opositores al gobierno. Ajá. ¿Cuándo? Hace algún tiempo ya. Ok. A tu patrz, panu w ogródku. Con la bicicleta por la escalera también, ¿oíste? Dale. Son cuatro pisos nada más. Nada más que cuatro pisos con la bicicleta. Claro. A co chcę wam jeszcze pokazać? Przejechałam kawałek na rowerze, więc nie wyglądam korzystnie, ale patrzcie. Sprzedaje się lody z cycków. I pytałam się Robina, o co chodzi. On mówi, że to są po prostu lody, które oni... robią w takich workach foliowych, reklamówkach foliowych, zakręcają, mrożą i po prostu ktoś sobie potem kupuje i sobie tak zsie.
Więc dlatego są lody z cycków. Taka ciekawostka. A tutaj właśnie popularne w Caracas, że tak ustawiają roślinki. A tam rośnie papaja, chcę wam pokazać, jak rośnie papaja. Widzicie? Tak rośnie papaja. To są prawdopodobnie bananowce. Jesteśmy w dzielnicy 23 stycznia. Szkoda, że nie 22 stycznia, bo mam urodziny. Que pena que no es 22 de enero, que 22 es mi cumpleaños. ¿Cómo? Que pena que no es 22 de enero, que es mi cumpleaños. Claro. 23. Dobra, już trochę odpoczęliśmy i idziemy na spotkanie z Mabalao. ¿Cómo se llama? Chimin. 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 Bo nas czeka wyniesienie rowerów na czwarte piętro. No ale zobaczymy, czy w ogóle pozwoli mi nagrywać. I mam nadzieję, że tak, żeby wam pokazać, jak to wszystko będzie wyglądało. No to już się zaczyna klimat. A ja w nasz rower. Jabit. Kurde, natrenowało się. Kolarstwo górskie. Sí, pero ¿qué representa esto? ¿Eh? ¿Qué representa esto? No sé. Jeszcze zostało jedno piętro do wyjścia. Archanioł Michał, ale nie znam historii Archanioła Michała. Nie wiem. Jesteśmy tutaj. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest czarnoksiężnik z krainy Oz i literka E. A tu jest napisane tak, literka E, nie wiem czemu E. To chyba odnosi się do jakiejś części tego bloku, blok E chyba, coś takiego. Czyli sikaj szczęśliwie, sikaj zadowolony, ale sikaj w swoim mieszkaniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo za uwagę. La D, la C. B i A. A, B, C, D i E. Aha. Mea feliz, mea contento, pero mea en tu apartamento. Jesteśmy jak to w poczekalni. Czekamy. Wyszło trochę jak zwykle, nie mogłam nagrywać, więc opowiem wam za chwilę, jak dojadę do domu i jak nie będzie padać. Zmieniony punkt wycieczki jest taki, że podjedziemy właśnie pod Cuartel de la Montaña, czyli mauzoleum Chavesa. Aquí no podemos. Robin mówił, że nie możemy dalej wjechać. ¿Y no se puede entrar más? No, mi amor. ¿Seguro? No, nos van a devolver. No, to tyle, więc nie można podjechać. Ale wycieczka. Są jest dwóch żołnierzy, nas obserwuje. Wszystko to jest chavistowskie. Tutaj taki stadion do baseballu, zaniedbane. Ale oczywiście jest wizerunek Chavesa. Eso to construyó Chávez, no? No, esto lo construyó. Esto es con un Marcos Pérez Jiménez. Ajá. Lo que pasa es que Chávez sí, la revolución contribuyó a que se pintaran los bloques. Bueno, hay graffiti też. Chávez, który też grał w baseball. Baseball to sport narodowy Wenezuelczyków. ¿Viste la bandera que está ahí arriba, no? La Irán. ¿Dónde? Ah, faktycznie. ¿Y por qué tienen bandera de Irán? Por la solidaridad de que Irán está mandando la gasolina para acá. No tak myślałam, że kiedyś skończę pod mostem. Skończę się pod mostem, bo się rozpadało. A w naszej dzielni leje i jakieś po prostu zarwania drzew. Grubo się dzieje. Czekamy.
Esto es que no... Caño Amarillo. A mnie ktoś właśnie mówił, że to jest jedna z gorszych miejsc, żeby się poruszać po tej części miasta. Nasłuchać metro. Patrzcie, jak tu szybko po prostu się zbiera woda. Dobra, muszę przejść, bo zaraz się tu zrobi rzeka i nie przejdę. Nie we... No puede ser. Pero mira, yo creo que mejor que si vamos para allá, ¿no? Como dijo la chica. Vamos a embarrar. Porque esto va a crecer, mira. Siempre nos pasa algo. Eso es algo nuevo. ¡Ja! No nie, no patrzcie, popatrz. W ogóle jak przejeżdża samochód, to jak przejeżdżał przez rzekę. A tam to już w ogóle kosmos. Widzicie to? Czy wy to widzicie? Tam. No nie, no hardcore. Trochę ugrzęzliśmy, bo jesteśmy tutaj. Dobra, idzie samochód. Patrzcie w ogóle, patrzcie co się dzieje. No, po aquel lado. Co ty dices? Nos quedamos aquí. Nie! No, come on! Pero como vamos? Así, así que también mira de así. Así. Ja pierdolę, to nie jest... To chyba nie jestem. Ja tak nie zrobię. No oczywiście... Zmoczyłam sobie buty też, jakby. Ale to jest w ogóle jakiś hardcore. Hay que sacar el kayak. Ale patrzcie w ogóle na dwa kolory tej rzeki. Są dwa kolory. Batman. Gdzie o Batman? Tu Robin. Aj, aj, aj. I w tym momencie Robin powiedział mi, że jesteśmy obserwowani i nie jest to bezpieczne, że kręcę. Oczywiście nie zrozumiałam, kiedy starał mi się to zakomunikować, używając wcześniej ustalonego przez nas słowa klucz, jakim było Batman. Spieprzamy, bo ogólnie tam laska, która była za nim pod mostem, strasznie wołała swoich koleżków i potem po nich pobiegła. I nie wiedzieliśmy w sumie, ja pitole. Kurra! Nie, no zawsze musi być przygoda, zawsze. No, więc uniknęliśmy może nieprzyjemnej sytuacji, mam nadzieję, bo... Ale w sumie... Ej, w ogóle to jak Robin do mnie mówił Batman, oczywiście używał naszego słowa, klucz. Którego używamy w razie niebezpieczeństwa, a ja się z niego śmieję. Batman i Robin, no. A, no właśnie, no właśnie. Dopiero jak potem mówi, słuchaj, muszę cię przytulić. No jak mnie przytulił, to im powiedział na ucho, uważaj, schowaj kamerę. No i potem faktycznie ta dziewczyna tak się już bardziej niecierpliwiła i już po prostu chciała gdzieś lecieć po jakichś kolegów. Ja nie wiem, ale no pojechaliśmy stamtąd. Ale faktycznie, no Robin rzucał klucz, a ja nie skłamałam. Takie moje sposoby po prostu. Brawo Ada. Brawo Ada. Świetnie spadła gałąź, patrzcie. Na ten samochód. Świetnie się chce na maksa po prostu, co na dzień. Znaczy nie, żebym się śmiała z czegoś nieszczęścia, tylko po prostu z tego, jak po prostu rzeczy się wychodzą.
Autobus czy przejedzie autobus? Minęli budy za pasando. Bez kitu. Ale tak, przecież gwardia na wieździe. Nie wiem, czy autobus przepuścili. Ajajajajaj. Canta y no llore, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. A to było Gajpuro, jeśli pamiętacie. A tam znowu jakieś polone drzewo. No, bez kitu. Całe drzewo zawaliło. Tak, hermanito. Mira, una amiga, vale. Hola, ¿cómo estás? Está viajando. Wszędzie znajomi Robina. Nie dziwi mnie to. Ogarniacie to? A tu podobno ten samochód z tyłu, widzicie, zderzak dostał. Patrzcie, jaki ktoś miał szczęście, bez kitu, widzicie? Trochę szyby i zderzak. Ale drzewa przeszkawał. No siemano, dzień dobry panu. No niech pan pomacha moim widzom. No pan nie chce machać moim widzom. Y allí hay metido otro carro. Ahí hay otro carro. Sí, ese carro está perdido. Ese carro está reventado. Pero no había nadie. Wow. El carro está allí mismo debajo de la mata. Też patrzcie, sygnalizacja świetlna cała jest do tyłu popchnięta. A Robin powiedział, że chce zobaczyć, jak dotrą do tego samochodu. Jak bardzo jest uszkodzony. No sobie nada. Ale jedziemy, bo zanim oni to ten samochód odkopią, to pewnie minie jakaś godzina. Bo po prostu tną drzewo kawałek po kawałku. Ten spodenek zrobiły mi się po prostu lajgry obcisłe. Por arriba aquí. Epa. Mira, no, arriba. Que arriba vas a tener menos agua. Prawie na dzielni. Woda mi jest straszna, no. Zawsze mi jest po prostu szkoda roweru w takich sytuacjach. Będzie czerwona i ja sobie jadę kulturalnie i to ten samochód prawie jeszcze chce mnie puścić. Tak się jeździ w Caracas i to czy jeździ się samochodem, rowerem, motorem czy na piechotę. Nawet jak stoi policja pod światłami, tak samo. Nie ma znaczenia. Każdy dzień na czerwonym świetle. Jakby musisz przejechać, to jedziesz po prostu. Tutaj światła są tylko takie sugestywne. Jesteśmy przy kościele Chiquinquirá, czyli jakieś dwie przecznice. Jesteśmy w domu. Oczywiście czerwone. I papugi. I na dzielni to samo, patrzcie, spadł na druty. Tak, no bo pamiętacie, rano wam pokazywałam, dla mnie rano, a dla was 10 minut temu prawdopodobnie, tego ptaka tutaj leciał i dokładnie stamtąd poleciało. Dokładnie z tego miejsca
gdzie rano poleciało coś z góry, bo ten ptak tam się zatrzymał. Ależ to jest jakaś faza, co się dzieje na świecie. Boże drogi. Dobra, no to nie wiem, jak ma być puenta tego filmu, bo miała być brucheria, miał być wywiad z czarodziejem, magikiem, szamanem. Nie było nic, był deszcz, powalone drzewa i takie tam. No dobra, ale jeszcze wam powiem na koniec mniej więcej, oglądało to spotkanie, konsultacja z panem Brucho. Nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski, ale jeśli to przetłumaczę na polski, to gdzieś tam wrzucę w napis. Więc pan Brucho, nie, siedziałem chyba tam... Nie, siedziałem chyba tam... ¿Qué pasó? La luz. ¿Se fue la luz? Sí. ¿En la cuadra? Ahorita, porque yo llegué y prendí la luz. Ahorita se fue la luz. Bueno, tú viste que tenía luz en mi cuarto. Sí. ¿Pero se fue la luz por esto? No creo. Here we go again. No, w każdym razie. A? Baba? Ba? Aha. ¿Se fue la luz? Sí, todo. ¿Allá también? Sí. No i tak gadaliśmy właśnie na luzie, ogólnie o tym wszystkim i tak dalej, no i się zapytałam go, czy mogłabym po prostu nakręcić taki krótki z nim wywiad, rozmowę, czy nakręcić tą konsultację, którą będzie mi robił, ale rozumiem, jeśli nie chce, jeśli powie, że nie, no to rozumiem. No i powiedział, że no, będzie musiał się skonsultować ze świętym. Ogólnie jakoś tak wyszło, że potem tego nie zrobił i zrobił mi całą tą konsultację. No tak to jest z kręceniem. I co? No i powiedział mi takie rzeczy, że w pewnym momencie tej całej rozmowy w ogóle zmienił ton i nagle z takiej normalnej rozmowy, powiedzmy, gdzie on mi tam coś tłumaczył i mówił. Ben aquí. Te está llamando tu mama. No i zaczął mi mówić coś takiego, że żebym sprawdziła w ogóle w rowerze i hamulce i koła, bo jakiś wypadek i w ogóle, żeby robić mnie zabierał w jakieś niebezpieczne miejsca, bo mnie okradną, bo chcą mnie zgwałcić, bo coś tam, bo nie wiadomo co. I mówił mi, że będę mieć jakiś problem, jak będę wyjeżdżać z Wenezueli. Dlatego nagrywam to teraz, bo właśnie jestem ciekawa, czy faktycznie coś będzie. Coś tam mówił mi o jakimś więzieniu, że trafię do więzienia, że jeśli trafię do więzienia, to na 2,5 roku. Jakieś takie rzeczy. I że jakiś problem z paszportem będzie, że będę musiała może jakąś łapówkę płacić, $1,500. Takie trochę straszne rzeczy mi opowiadał, ale były takie momenty, że faktycznie powiedział takie rzeczy w punkt. W sensie, on nie wiedział, gdzie ja jadę, gdzie mam jechać, czemu tu tknęłam. I powiedział, że tak, ty będziesz wyjeżdżać stąd, gdzieś tam kiedyś będziesz wracać, ale nie będziesz wracać do swojego kraju, tylko do innego kraju. I tak sobie myślałam, coś tam zgadł, albo domyślił się, albo wie. Po czym powiedział, że do Kolumbii. No dobry jest, no całkiem wpyte. No i potem powiedział, że zostałam tutaj, bo moim świętym, moim patronem jest Oszun. Oszun, co ja? Dobra, robi mnie, nie słyszę. Oszun. I ten Oszun, że on mi zablokował tą drogę wyjazdu stąd, dla mojego dobra. Ja słyszę, no, widzę w tym jakiś sens, ale sobie myślę, nie będę nic mówić od siebie, tylko podpytam jego, co on myśli. No i pytam, ale dlaczego, nie? A on mówi, że dlatego, żebyś ty znalazła swoją ścieżkę, swój jakby cel życia. Co myślę, no dobrze, coś w tym jest, bo dużo rzeczy mi się tutaj w tej Wenezueli rozjaśniło. No i co, no i teraz nagrywam, a wszyscy wodzą na ulicy, bo nie ma prądu. I kurczę, nawet nie wiem wam, jak to nagrać, bo tak długo gadaliśmy, i w pewnym momencie po prostu zmienił ton i zaczął ze mną rozmawiać tak, jakby mnie po prostu ochrzaniał. ¿Qué pasa? ¿Mm?
dzieci kiedyś, żeby dziecko karmiło dorosłego? Nie? 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 ¿No quieres mostrarme? ¿No puedo grabar? No. ¿Y esto allá? ¿Qué es esto? No. ¡Ah! Pero eso es malo, ¿sabes? ¿Viste? Nie mówcie, że dzieci są małe i nie rozumieją. Dzieci wszystko rozumieją. Ja go nie wiem, ile ma. 2 albo 3 latka, ale on wszystko rozumie. Widzicie? Nie mówi. Nie mówi, bo nie mówi, ale on wszystko kuma. Także pamiętajcie tam. Ze swoimi dzieciakami. Tak. Wszystkiego najlepszego życzę ja wam. Trzymajcie się w tej Polsce. Nie zapomnijcie o lajku, komentarzu, subskrypcji, jeśli nie subskrybujecie, o dzwonku, jeśli nie jest kliknięty jeszcze dzwonek. Widzicie, nawet wam to mówi papuga, ara niebieska. Więc tak, no i co? Trzymajcie się cieplutko. Qué lindo.